Witajcie. Od jakiegoś czasu nagrywam na naszym trzecim kanale taką serię Biblia na każdy dzień. I od jakiegoś czasu rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana. Zachęcam od razu do odwiedzenia tego naszego kanału. Można tych krótkich rozważań słuchać na YouTubie, można też na platformach podcastowych. Codziennie rano o 7:30, za wyjątkiem soboty i niedzieli, publikujemy krótki fragment Słowa Bożego z rozważaniem. Doszliśmy wczoraj do Ewangelii Jana, 9 rozdziału. Wersety zakończyliśmy na wersecie 25. I chciałem taki specjalny odcinek nagrać, ponieważ cała Ewangelia Jana jest niezwykła, całe Pismo Święte jest niezwykłe. Ale dotarliśmy do takiego momentu, takiego bardzo, bardzo mocnego zdania. 9 rozdział Ewangelii Jana to uzdrowienie człowieka, który był ślepy, niewidomy od urodzenia. I na początku tego rozdziału czytamy takie pytanie, czytamy, że apostołowie zadali takie pytanie Panu Jezusowi, dlaczego urodził się niewidomy? Czy to była wina jego rodziców, czy to był grzech jego rodziców, czy to był grzech jego. Wiemy, że Żydzi dopuszczali taką możliwość, oczywiście kulturowo nie wyciągnęli tego ze Słowa Bożego, że dziecko mogło zgrzeszyć już w brzuchu. Dlatego czasami podejrzewano, że jeżeli ktoś się rodzi niewidomy, to musiał on zgrzeszyć albo jego rodzice. Oczywiście Pan Jezus mówi, że ani jeden, ani drugi powód nie jest właściwy, że wydarzyło się to, aby objawiła się Boża chwała. I dalej ta rozmowa jest niezwykła. Pan Jezus uzdrawia go w sposób niezwykły. Zachęcam, przeczytajcie ten rozdział. Później on idzie pokazać się faryzeuszom i faryzeusze zaczynają zadawać mu serię pytań. Między innymi wzywają świadków, jego rodziców. W pewnym momencie widzimy, że nawet jego rodzice jakby nie chcą stanąć po stronie syna. No, to jest bardzo dramatyczny fragment. Ja więcej omawiałem go na tym naszym kanale Biblia na każdy dzień, więc nie będę o tym tak dokładnie mówił. Chciałem tylko zarysować pewien szczegół. I dochodzimy do wersetu 24. I wers 24 brzmi tak. Faryzeusze zarzucają oczywiście Panu Jezusowi wers wcześniej, że jest grzesznikiem i ten niewidomy odpowiada, czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem tylko, że byłem ślepy, a teraz widzę. To jest niezwykłe zdanie. Byłem ślepy, a teraz widzę. To niezwykłe zdanie od razu powinno nas, chrześcijan, kierować na nasze życie. Na nasze życie. Każdy z nas, kto jest chrześcijaninem, powinien doświadczyć czegoś takiego, że kiedyś byliśmy ślepi, żyliśmy w tym świecie, jak to Paweł nazywa, rządzami tego świata, ale w pewnym momencie cudowna Boża łaska zmieniła nasze życie i byliśmy ślepi, a teraz widzimy. Jest taka pieśń, którą umieszczę na końcu tego krótkiego odcinka. Oczywiście oryginał jest po angielsku, są wersje i angielskie, i polskie i są różne tłumaczenia. Natomiast jedno z nich jest takie. Tytuł piosenki Cudowna Boża Łaska. I czytamy, że Bóg wyciągnął ze śmierci takiego nędznika jak ja. Byłem ślepy, a teraz widzę. Słyszałem też wykonanie Andreasa Bocelliego, takiego niewidomego artysty i to też robi wrażenie, kiedy osoba niewidoma śpiewa o tym, że kiedyś, mimo tej jego fizycznej choroby, Bóg zlitował się nad nim. I oczywiście nie chcę tam zajmować się jego życiem, bo nie znam jego życia. Natomiast, no właśnie, czy doświadczyłeś, czy doświadczyłaś takiego momentu w swoim życiu? Oczywiście, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to ważne, to moim zdaniem konieczne, abyś miał taki moment w życiu. Abyś miała taki moment w życiu. Bez tego, no cóż, nie chcę kwestionować kogoś zbawienia, ale
To jest jedna z fundamentalnych zasad Biblii. Pan Jezus mówił do Nikodema w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Mówił, musisz się na nowo narodzić. Musisz zostać zrodzony z góry. I to jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy stanęli przed takim pytaniem jako chrześcijanie. Czy mieliśmy taki moment? Pan Jezus wiele o tym mówi. Mówi też o przypowieści o skarbie ukrytym w roli, o drogocennym diamencie, że człowiek, kiedy go znalazł, sprzedał wszystko, co miał. Kiedy Jezus Chrystus lituje się nad nami, to bez problemu sprzedajemy wszystko, co mamy. Wszystkie inne rzeczy w naszym życiu są mniej ważne. Stają się mniej ważne. Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem albo jesteś gdzieś na tej drodze, to zachęcam cię, wołaj do Boga. Wołaj do Boga i czytaj Pismo Święte. Pismo Święte ma moc zmiany naszego życia, a Bóg, tylko Bóg ma moc tak naprawdę zmiany naszego życia przez swoje słowo. Tylko Bóg ma moc zmiany naszego życia przez Ducha Świętego. Więc wołaj, nie jesteś w stanie zapracować na zbawienie, nie jesteś w stanie zasłużyć na zbawienie, bo zbawienie jest darem. Bóg okazuje łaskę grzesznikom i chwała Mu za to. Chwała Mu za to, że cały czas działa. Chwała Mu za to, że wzbudza cały czas grzeszników. Mamy naprawdę wiele świadectw ludzi wyciągniętych z ogromnych mroków grzechu. Ze śmierci grzechu. I chwała Bogu za to. Zachęcam cię, wołaj do Pana. Sprawdź własne życie, czy masz taki moment, czy miałaś taki moment, ale jeżeli nie, to wołaj do Pana, Panie, zbaw mnie. Kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, na osiołku lud wołał Hosanna, zbaw nas teraz. Wołajmy do Pana, pełni nadziei, że to uczyni. Cudowna Boża łaska Twa zbawiła z grzechów mnie, zgubiony, nędzny był. Lecz teraz cieszę się, ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me i wtedy zobaczyłem w łzach, że na przepaści dnie. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i tam, gdzie ojcowski dom, o Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych, Panie.
niebiosa chwałą brzmią. Niebiosa chwała.